A trzecie pytanie dotyczyło Opole. Proszę Państwa, no decyzja zapadła. Zostało wydane rozporządzenie zmieniające granice miasta Opole. Ja tylko proszę, jeżeli jest to możliwe, tych mieszkańców, którzy dzisiaj wyrażają swoje obawy po zmianie granic administracyjnych, ażeby ze spokojem te decyzje przyjęli, dlatego że wiem, iż Pan Prezydent miasta Opola zapewnił, że będzie wspierał te miejscowości, które do tej pory były w innym podziale administracyjnym i że będzie tutaj pełna z jego strony wola współpracy i dialogu. Proszę o to, żeby taka właśnie współpraca była i żeby sytuacja została Pan prezydent zabezpieczył. Myśmy się udzielili, że ona nic nie wiedziała. Odpowiednia strona. Ale będzie współpraca. Dobra, słuchajcie, nie wychodzimy stąd, dopóki ona tu nie przyjedzie. Nie wychodzimy. Szanowni Państwo, Opolu w tej chwili przyjechałam do Was z sesji Rady Miasta Opola. Jak mogłabym? Czy nie? Może. Przyjechałam do Państwa z sesji, prosto z sesji Rady Miasta Opola. Jestem radną Miasta Opola. Przyjechałam do Państwa z nadzieją, że być może tam jeszcze w tej chwili coś się odmieni. Głosowane są uchwały, to co cały czas Państwo znają, o zmianach ulic, o zaopatrzeniu w wodę i ścieki. Tutaj już żadnej zmiany nie będzie, tak jak Państwo przed sekundą usłyszeli, widziałam z jaką nadzieją słuchaliście Pani Premier Beaty Szydło. Ona powinna być tutaj wśród Was, ale nie jest to możliwe, dlatego chciałam Państwu tylko powiedzieć, że my jako radni Opola przyjmiemy Was po prostu do Opola 1 stycznia chlebem i solą. Ale nie rozumiem Pani tego! Ale ona powinna powiedzieć, że pani jesteście na pewno pełni poświęcenia. Ja po prostu Państwa strasznie, bardzo mocno podziwiam. Niech Pani idzie do Rady Miasta i powie, że chcemy uszanowania konsultacji. Niech Pani to powie tam. Pani akurat jest szkoda. Pani wina. Dzisiaj bym życzył sobie, żeby to województwo szlak trafił. Rozmawiamy cicho. Dajcie nam tego prezydenta tutaj. Natomiast słyszałam to, co mówiła w tej chwili premier tego kraju. Idzie w Polskę. Idzie w Polskę. Paweł, powiedz, w 89 roku, jak broniliśmy tego województwa, staliśmy w łańcuchu, dobrze bronił, pamiętam. Ale teraz nas się traktuje z buta. Teraz nas się traktuje z buta. Kim my teraz jesteśmy? Jesteśmy śmieciami. Osobiście tutaj zgłaszam. Dla Rady Miasta i dla Prezydenta jesteśmy śmieciami. Ale pozwólcie. Wszystkie zespoły tu do ludzi doprowadzacie. Dlatego będę pan zaczęła. Na Mistrzostwach Świata zdobywają medale. Ja ich muszę wysłać do domu wszystkich. Dzieciaki ze wsi nie mają takich szans. A pani powiedziała, że pani wita w Opolu, ale pani wita tylko część. A my tu zostajemy z niczym. My żądamy dzisiaj, teraz i tutaj, żeby pani premier Szydło przyjechała do nas i nam to powiedziała tutaj. Razem z moją wolą i zastanę. Koniec, słuchajcie, chamstwa, obudy, koniec. Nie szkodzi, do Górników przyjeżdża. Do Górników się do protestu głodowego, ani słowem nie wspomniała. Bo gdyby pojawiło się słowo protest głodowy. Pani przyjedzie do Opola i powiedzie, że będzie w piekło Opole. W styczniu nie weźmie nowego roku. Tam nie ma koniec, nie ma odwrotu. Co do całej Polski. Niech pani zrozumie. Kłamaliście od samego początku. Tak, kłamiecie. Wszyscy. Ja pani powiem. Niech pani powie, w którym momencie pani powiedzieliście prawdę. W którym momencie? Wczoraj w telewizji, w Kurierze Opolskim, że my tu pijemy i bawimy się? Ale ja pani jeszcze raz podpowiem. W którym momencie byście od samego początku powiedzieli prawdę? Kłamaliście z samego początku i kłamiecie z samego początku. Buta, arogancja, buta. Tylko że jesteś Patryka Jakiego do załatwienia swojej sprawy u góry. My tu oświadczamy wszyscy dobrze, nie, a nie.
Nie ma na nas pani premier, jak tu nie przyjedzie. Nie jak przyjedzie, będziemy rozmawiać. My tu nie wyjdziemy. Nie wyjdzie żywo. I powie prezydentowi to samo. Nie wychodzi. Że w świat i w Polskę idzie informacja, że obojczyzna nie umiesz. Będzie to się nie dogada. Bo hańba będzie traktowała obywateli, to się nie dogada. I się bójcie nas. To się nie dogada. Dojdzie do... Czy mnie szybko? Teraz się bójcie. Powstanie, powstanie. Jesteśmy do zrównik Polsce. Nie pozwolimy wam. Strajkujemy kolejny dzień i żądamy przyjechania pani premier. Koniec, kropka. Albo nas wiecie, to tańką RJ. I będzie nas miała na swoim sumieniu. Nie, ja nie umiem o tym mówić, przepraszam. No, emocje są zbyt duże. Były, są i będą. W ogromnym napięciu czekaliśmy na to, co wydarzy się dzisiaj w rządzie. Mieliśmy głęboką nadzieję, że ten nasz protest i to wołanie do tej pani premier o to, aby uszanowała konsultacje, aby uszanowała wolę ludzi, niestety nie zostało przekazane w ten sposób, na jaki oczekiwaliśmy. Jak państwo sami słyszeli na pewno w wypowiedziach pani premier, pan Wiśniewski obiecał dialog. Jaki dialog i z kim? Jaki dialog? My po prostu chcieliśmy usiąść do dialogu w momencie, gdyby rozporządzenie zostało wstrzymane przynajmniej na rok. Usiąść do stołu i wtedy jest dialog. Żadne zapewnienie pana prezydenta, który mówił o tym, że nic się nie zmieni. Proszę pójść do tych wiosek, które mają być anektowane. Co się zmieni? Ile rzeczy się zmieni? Nic nie jest ustalone, nic nie jest dogadane. I my tutaj, tak jak jesteśmy osoby głodujące, oświadczamy wszem i wobec i wręcz żądamy, aby do nas przyjechała pani premier, skoro znajduje czas dla górników, dla pielęgniarek, znajduje czas dla wszystkich innych obywateli. My też jesteśmy obywatelami tej ziemi. Gdzie jest pan wojewoda? Wstydź się, panie wojewodzie! Tego nie można. Gdzie jesteś? Twój naród płonie, a ciebie tutaj nie ma? Boisz się? Czego się boisz? Przyjdź i popatrz, zajrzyj nam w twarz. To urąga ludzkiej godności. Wojewoda, ten, który rządzi naszym regionem, nie potrafi przyjść i spojrzeć nam w oczy? Hańba, panie wojewodo! Hańba! Niech pan odsunie partyjne jakieś układy i wszystko to. Pan ma u nas być, u obywatela. I my tego wręcz żądamy. Żądamy przyjazdu pani premier, a jak nie, to mówimy, będziecie mieć krew na naszą krew. Nasze zdrowie jest w waszych rękach. Żądamy, aby tutaj ktokolwiek z rządzących podjął odpowiedzialność za to, co tu i teraz się dzieje. Głód fizyczny jest głodem do przeskoczenia, jest kolejny dzień. Nie powiem, że mi się nie chce jeść, ale głód psychiczny to jest zdeptanie wszystkiego, wszystkich wartości, które są w człowieku. Do tego nie może dochodzić, do tego tak nie może być. Szanowna Opolszczyzno, obudźcie się. Zobaczcie, co się dzieje w gminie Dobrzeń Wielki. To dzisiaj u nas, a jutro u was, bo ręce bogatego będą wyciągane, aby powiększyć swój majątek. Będą kraść i grabić w imię prawa. My, obywatele tego najmniejszego szczebla, wyrażamy głęboki sprzeciw. Bo nieprawda, która zostaje na nasz temat, siana po całej Opolszczyźnie i po całym kraju, dotarła widocznie i do pani premier, która nie usłyszała, nie wiem, czy głód, co jeszcze musi się stać? Co jeszcze ten obywatel ma zrobić? My nie jesteśmy żadną partią, my jesteśmy zwykłymi obywatelami. Uszanujcie nasz głos, bądźcie z nami. Wojewodo, pani premier, weźmijcie odpowiedzialność za to, co uczyniliście nam wszystkim. Nie wiem, czy wszyscy, nie wiem, na ile kto wytrzyma, ale myślę, że może to się skończyć niedobrze. No bo podejrzewam też, że masę emocji dzisiaj państwo straciliście, oczekując na wystąpienie pani premier. Mieliśmy nadzieję. Mieliśmy głęboką nadzieję, że ten zwykły obywatel jednak będzie poszanowany. I głos konsultacji. My nie żądaliśmy wiele. My żądaliśmy tylko odsunięcia wniosku i usiąść do dialogu. Od nas wymaga się dialogu. Z jakiego dialogu? Jest 14 osób głodujących. Proszę państwa, Opolszczyzno, 14 osób głodujących. Żadnych partyjnych, zwykłych ludzi walczących o swoją małą ojczyznę. O to, aby nas nie dzielić. Zobaczcie, jak ustawa mówi, nie wolno łamać więzów i tożsamości. Co się dzieje?
łamie się w ewidentny sposób i próbuje nas się wszystkich podzielić, mówiąc, że silniejszy może więcej. Proszę Państwa, w nas jest siła. To my jesteśmy siłą i my jesteśmy solą tej ziemi. Nie niszczcie tej soli, nie zabraniajcie nam chleba naszego, który tutaj wypracowujemy, tylko w imię ekonomii. Jako zasłużony dla Opolszczyzny, za walkę o Opolszczyznę, kiedy była zagrożona, oddałem tam pół swojego zdrowia. Na najbliższej sesji w Sejmiku Opolskiego zrzekam się zasłużonego dla Opolszczyzny. To, co się stało, to jest coś strasznego. Miałem nadzieję, że w katolickim kraju mieszkają ludzie. To, co zrobiła Rada Miasta i to, co zrobiło dwóch kolesiów, Patryk Jaki i prezydent miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski, nie zasługuje na miano ludzi. Dlatego zrzekam się tego medalu, który był dla mnie bardzo ważny, bo Opolszczyzna dla mnie była wszystkim. Tak jak gmina Dobrzeń Wielki. Na najbliższej sesji oddaję to. Od dzisiaj podejmiemy bardziej radykalne środki. Jeżeli chcemy wygrać, to przyjdźcie tutaj do nas. Wieczorem porozmawiamy. Czekamy na was. Wtedy wam powiemy, jakie nastąpią działania. Co tu powiedzieć? Szczerze mówiąc, to tak nie bardzo miałem nadzieję. Powiem szczerze, bo widzę, jak to wszystko wygląda. Głos mieszkańców jest w ogóle nie brany pod uwagę. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem. Myśli pan, że ludzie jakoś przejdą nad tym do porządku dziennego, łykną to, czy... Nie wiem, trudno jak powiedzieć. Wzburzenie jest ogromne, no ale z drugiej strony to coś można jeszcze więcej zrobić. Chyba nic zgodnego z prawem, a rzeczy niezgodne z prawem. Nic, ja cały czas wspieram, szanowni państwo, tych tutaj głodujących i to, co przed chwilą usłyszałem, no dla mnie jest czymś strasznym. Dlatego myślę, że najlepszym rozwiązaniem było, gdyby rząd, czy w osobach pani premier, czy innych, przyjechał tutaj i porozmawiał z głodującymi. Można było tego uniknąć, ale to wiemy dlaczego. Dzisiaj powinien tu być pan wojewoda, który w tej opinii do Warszawy podał, jakie były oddźwięki społeczne i jak było z konsultacjami. To jest pokłosie tego, co dzisiaj tutaj mamy. Moje, jak się na Facebooku parę informacji, o jakim puszczę, żeby zrobić dobrą atmosferę. Te rzeczy, które mam, porobię sobie, cały dzień się przepraszam bardzo.